Dzisiaj lotnictwo cywilne to jeden z najbardziej dynamicznych jakby przemysłów czy segmentów polskiej gospodarki, bo to przecież w tamtym roku prawie 46 milionów. Dzisiaj liczymy, że w 2019 roku około 50 milionów osób skorzysta z polskich lotnisk. To nasze doświadczenie, ale doświadczenie wszystkich portów regionalnych, ale także lotniska Chopina będzie podwaliną właśnie wymiany doświadczeń i mózgów, która już się odbywa. Tu Ministerstwo Infrastruktury, pełnomocnik do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild, szefostwo Centralnego Portu Komunikacyjnego na bieżąco komunikują się, kontaktują się i następuje wymiana myśli, bo przecież to nasze doświadczenie, które tkwi w portach regionalnych i w portach lotniczych dzisiaj funkcjonujących w Polsce, będzie jednym z elementów niezbędnych do właściwego zmodelowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednym z bardzo istotnych elementów, jeśli chodzi o rozbudowę lotniska w Balicach, które także widać w działaniach Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest rozmowa i dialog ze społecznością lokalną. Lotnisko jest wielkim zakładem pracy. To na przykładzie Balic jest 5 tysięcy miejsc pracy, w których się wykonuje tysiące różnych czynności, które oddziałują na zarówno pozytywnie, czyli generują 50 tysięcy miejsc pracy, ale także to są wyzwania dla społeczności lokalnej. Właściwa współpraca ze społecznością lokalną, szukanie dialogu, nie zawsze się go znajduje, ale ta współpraca i szukanie rozwiązań najbardziej korzystnych zarówno dla tego gospodarczego wątku funkcjonowania lotniska, jak i społeczności lokalnej jest bardzo istotna.